Szanowanko, dzisiaj bierzemy się za naprawę opony. Jest to uszkodzenie boczne i większość wulkanizatorów powie, że takich uszkodzeń w ogóle się nie naprawia. Natomiast można je naprawić metodą na ciepło i dzisiaj właśnie tą innowację będę testował. Zakupiłem sobie maszynę, która zwie się Thermopress. To jest generalnie taka właśnie rozgrzewania tych bocznych uszkodzeń. Natomiast ja kupiłem w wersji budżetowej do dentek z tylko jedną grzałką, gdyż normalnie macie tak, że macie tutaj grzałkę i od wewnątrz grzałkę. A ja kupiłem tylko jedną, więc trzeba będzie przekładać i pokombinować i zobaczymy, czy ta poplina się zda, czy się nie zda, gdyż oponki są przecudowne, no piękne. Gruby bieżnik, rocznik 2023, więc no świeżynki. Ale niestety zostały przez jakiegoś nikczemnika potraktowane nożem. Mam takie dwie sztuki, więc biorę się do tego. I zacznę od tego, że wytnę sobie troszeczkę szerzej, żeby tutaj można było uzupełnić ten ubytek. Sam Thermopress to jest tego typu urządzenie, z tym, że to jest właśnie wersja do dętek, w związku z czym ma tylko górną grzałkę. Tu się kładzie dętkę i się ją zgrzewa. Tu jest jeszcze taka płaska powierzchnia, tu jest z takim wgłębieniem pod to. No, a taki profesjonalny do opon to jeszcze ma tutaj drugą grzałkę. No z tym, że profesjonalny kosztuje 1500, a ten kosztuje 300. Więc wybór jest oczywisty. Poszerzyłem sobie trochę ten otwór za pomocą dremela i takiej tarczki. Tylko nie popełniajcie mojego błędu i nie łapcie tego na świeżo, gdyż cała guma mi się przykleiła do łap. No i teraz to trzeba będzie rozszlifować jakoś jeszcze. I spróbujemy to wypełnić. Kolejnym krokiem jest pomiar tego otworu na długość oraz na głębokość za pomocą suwmiarki i docięcie takiejże szerokości z gumy z rolki. Ale kupiłem taką gumę, to mi starczy na 10 reinkarnacji do przodu, bo to dosłownie taki paseczek się z tego utnie. No i wtedy zalecali, żeby to dać na taki podgrzewacz do 80 stopni. Ja czegoś takiego nie mam, więc będę to grzał albo suszarką, albo takim termo. I te krawędzie posmaruję sobie klejem, wytnę taki pasek i zobaczymy, jak mi to pójdzie z umiejscowieniem tego. Czy ta guma będzie taka mocno elastyczna i da się tutaj wepchnąć w kilku warstwach. A ogólnie grubość bierze się do tabelki przeliczeniowej, jaki czas ustawić na Thermopressie, z tym, że ja mam właśnie i tak z jednej strony tylko grzałkę, więc to u mnie pewnie średnio zadziała i trzeba będzie, podejrzewam, grzać sporo dłużej. Dobra, wyszło to mniej więcej tak. Utwardziłem to sobie jeszcze tak jeżdżąc takim kółkiem. No i co? Teraz by trzeba było wsadzić to do Thermopressa. No dobra, tak to zamontowałem najpierw od wewnętrznej strony. I włączamy dziada na kilkadziesiąt minut. Nie wiem ile, tak będę. Powinno się przy tych dwóch Thermopressach robić, że grubość razy 4 mm. Ale tutaj pewnie trzeba będzie trochę więcej, gdyż to jest przy grzaniu z dwóch stron, a tutaj jest jednostronnie. Więc wydłużę sobie te czasy trochę z jednej, z drugiej. Albo zrobię na przykład grubość razy 4 mm na jednej i później na drugiej. No zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie. Tak to wyszło od strony wewnętrznej. Wygląda całkiem spoko, tak jakby się ładnie zwulkanizowało. Zerknijmy jak od zewnątrz. O, od zewnątrz jest taka gulka. Ale teraz jeszcze od zewnątrz nastawimy tego Thermopressa. Tam było na... Nastawiłem ten timer na 15 minut, ale on chyba się skończył i tak pomimo włączenia było bez timera, czyli pewnie wyszło więcej, nie wiem, 20-30 minut pewnie było w praktyce. No to teraz na pewnie podobny czas ustawię sobie z zewnątrz. Teraz taka konstrukcja jest zbudowana. Tą podstawkę sobie dałem do wypełnienia i podłożyłem coś, żeby tutaj było w miarę napięte i płasko. No i zobaczymy, jak to się zwulkanizuje od tej strony. Też zapuszczam na jakieś pewnie 15 minut. No to 15 minut minęło i odblokowujemy. Dobra, powalczę z tym. Wyszło coś takiego. Dodamy jeszcze 15 minut dla pewności. Wyszorstkowałem sobie powierzchnię naprawy taką oto kulką na wiertarce. Teraz posmaruję to takim klejem, a następnie wkleję taki wkład tymi strzałkami w kierunku stopek opony, czyli w ten sposób.
Mamy to wklejone i teraz na samym końcu jeszcze obrzeża przejadę sea linerem. Drugą oponkę zrobiłem tak samo, czyli tutaj mamy wnętrze świeżo po sea linerowane i tutaj też. A z zewnątrz delikatnie przeszlifowałem i tak to się tutaj prezentuje. Nawet całkiem fajnie się wtopiło w strukturę i nie wystaje. Zobaczymy jeszcze, jak będzie po napompowaniu. A z tej strony tak to mniej więcej wyszło. No i teraz instrukcja zaleca 24 godziny, więc jutro będę to dopiero montował i wtedy ostatecznie pokażę, czy coś się na przykład wybrzuszy, czy coś. Czy to w ogóle zadziała, czy będzie trzymać powietrze. Zobaczymy, więc czekamy do jutra. I to miała być radosna scenka kończąca całą naprawę z sukcesem, ale jak widać zrobiło się takie mega wybrzuszenie, taki bąbel. Ja to jeszcze obniżę, żeby ukazać tego skalę. O! O, taki bąbel. No więc niestety, zmarnowany materiał, zmarnowana kasa na termopresa, a zyskałem cenne doświadczenie, że tak się jednak nie da, chociaż na YouTubie w innych filmikach to tak pięknie wyglądało i tam się jednak dawało. Także cóż, dzisiaj taka dla odmiany nieudana naprawa, ale mimo to subskrybujcie, lajkujcie i klikajcie reklamy barszczu. A zobaczę jeszcze, jak wyjdzie z drugą oponką. No ale druga oponka wydaje się być obiecująca. Praktycznie nie ma bąbla, takie minimalne, dosłownie milimetrowe, może dwumilimetrowe wybrzuszenie. I no trzyma się to jakoś. Tak więc do własnej oceny, czy to się udało, czy się nie udało, powiedzmy, że połowicznie, w ramach ciekawostki. No, także taki filmik dzisiaj.